konferencja, tak, zaraz. Zajmujący się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej mają zostać przedstawione dotychczasowe wyniki badań. Podkomisja została powołana w lutym tego roku przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Na konferencji ma zostać zaprezentowany film, w którym znajdą się niepublikowane dotąd dowody w śledztwie. Konferencja powinna była rozpocząć się o godzinie 12. Najwyraźniej pojawiło się dość spore opóźnienie. Lada moment powinna rozpocząć się konferencja prasowa. Do tego tematu będziemy wracali. A przed nami jeszcze m.in. sprawy międzynarodowe. Po godzinie 12.30 magazyn Świat Południe. Dziś porozmawiamy o raporcie Grupy Spraw Zagranicznych Parlamentu Wielkiej Brytanii, w którym krytykowane jest brytyjskie zaangażowanie militarne w Libii. Ten temat pojawi się na naszej antenie po godzinie 12.30, a rozpoczynamy od spraw lokalnych. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy. W naszym studiu Łukasz Bodziński, Towarzystwo Ratunku i Pomocy, Centrum Pomocy Zwierzętom. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. I rozpoczynamy od sytuacji z życia wziętej. Oto warszawskie małżeństwo wyjeżdża na weekend za miasto i na swojej działce znajdują sukę i 8 szczeniąt. Pojawia się pytanie, co z tym fantem zrobić. Telefon do Straży Miejskiej w pobliskiej miejscowości. Straż Miejska odpowiada, że działa tylko i wyłącznie w granicach miasta. Odsyła do policji, na komisariat. W danym momencie dodzwonić się nie można. Kolejny telefon to gmina. Gmina odpowiada, że owszem pomoże, ale nie wiadomo ile będzie trzeba na ową pomoc czekać. No więc właśnie, niestety takich przypadków jest bardzo dużo. To nie jest odosobniona sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba pamiętać o jednym. Każda gmina ma obowiązek rozwiązania, że tak to powiem, problemu bezdomności zwierząt. Wynika to tak naprawdę z dwóch podstawowych aktów prawnych. Pierwszym to jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tej ustawy dowiadujemy się m.in., że gminy zapewniają czystość i porządek na swoich terenach i tworzą warunki niezbędne dla ich utrzymania, a w szczególności organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w innych przepisach. No i drugim oczywiście aktem prawnym to jest ustawa o ochronie zwierząt, tak, gdzie również na gminy są nakładane obowiązki zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. No i teraz... Jak to powinno wyglądać w teorii? W teorii to powinno wyglądać tak, że to małżeństwo powinno zadzwonić na Straż Miejską 986, bezpłatny numer z telefonu komórkowego, jeżeli oczywiście Straż Miejska działa w danym regionie. W tym przypadku było tak, że Straż Miejska faktycznie powiedziała, że mają granice, do których mogą dojeżdżać, dalej to już nie jest ich jurysdykcja. Tutaj faktycznie tak jest. No i co w tym momencie zrobić? Najlepiej byłoby skontaktować się z pracownikiem gminy i uzyskać od niego informacje, w jaki sposób oni mają rozwiązaną tą sprawę. Bo po pierwsze, gmina może podpisać sobie umowę z jakąś organizacją prozwierzęcą, tutaj po prostu przekazać kwestie dotyczące opieki, odłowu i opieki nad zwierzętami bezdomnymi jakiejś organizacji prozwierzęcej, która w swoim statucie ma jasno i precyzyjnie sformułowane, że mają właśnie zostali powołani po to, żeby sprawować opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, tak? Skontaktować się z przedstawicielem gminy zapewne nie jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. No więc właśnie. No i za każdym razem, gdy jest po godzinach pracy, robi się mały problem, bo tak naprawdę nie ma kogo się zapytać. Dobrym sposobem jest oczywiście skontaktowanie się z najbliższym komisariatem policji i zapytać się ich. Być może będą wiedzieli. Policja jednak nie ma w swoim zakresie obowiązków udzielania pomocy odłapywania zwierząt bezdomnych, tak? Natomiast może być w ten sposób, że trafimy na akurat na jakiegoś funkcjonariusza policji, który jest pełen empatii. No i akurat temat dla niego będzie wiadomy, będzie wiedział, że gmina współpracuje z tym i z tym schroniskiem, bądź z tą organizacją, przekaże namiar. Niestety praktyka pokazuje, że po pierwsze, często po godzinach nie wiadomo, do kogo się zwrócić, nie wiadomo, do jakiej organizacji uderzyć. W gminie nikt nie odbiera telefonu, ponieważ tak naprawdę jedyne, co nam zostaje, to albo skontaktować się z organizacją prozwierzęcą działającą na danym terenie, ta organizacja na pewno będzie wiedziała, co w takiej sytuacji zrobić, lub skontaktować się, no bo też nie znamy, prawda, organizacji, które działają w danym rejonie, to skontaktować się z jakąś dużą organizacją, która działa na terenie całego kraju. Tutaj już my wtedy pocztą pantoflową jakoś to dojdzie. Czyli telefon komórkowy najlepiej z dostępem do internetu, wyszukiwarkę, tak jest, na przykład
trip i szukamy pomocy. Na przykład możemy zrobić w ten sposób. Ja tutaj Państwu mogę powiedzieć również sytuację z życia wziętą u nas. Ja razem z moją lepszą połową wybraliśmy się do rodziców i w drodze znaleźliśmy owczarka niemieckiego, krzaka, który ledwo się rusza, miał rozwaloną głowę. No i teraz pierwsza rzecz, no to oczywiście 986. 986 nie odpowiada. No dobrze, no to 997, komisariat policji. 997 odebrał funkcjonariusz, tak, dyspozytor. Powiedział, że on nie ma bladego pojęcia, co z tym fantem zrobić. Ostatecznie zostałem skierowany do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak tam zadzwoniłem, to pan się roześmiał i stwierdził, że on nie ma bladego pojęcia, o czym ja mówię, i skierował mnie do gminy. W związku z tym to jest naprawdę problem. Fakt faktem, to o czym ja mówię, to jeszcze było w czasach dwa lata temu również Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła takie kontrole w gminach, w jaki sposób właśnie gminy wywiązują się z tego obowiązku zapewnienia opieki dla zwierząt bezdomnych. No i ten raport był tak naprawdę straszny, bo okazało się, że większość gmin po prostu tego nie zrobiła, albo jeżeli zrobiło, to w sposób nieprawidłowy. A w ciągu tych 2 lat coś się zmieniło? Tak, jak najbardziej tak. W teorii, tutaj jeszcze raz podkreślę, w teorii, bo nie ma tak naprawdę nigdzie, nie jesteśmy w stanie sobie odczytać, czy wszystkie gminy mają już ten problem rozwiązany. Natomiast urzędnicy tak jakby zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie są bezkarni. Faktycznie, jeżeli ustawa nakłada na nich obowiązek, to oni muszą to załatwić. No tak, różna kwestia, w jaki sposób oni to załatwiają, tak, bo tutaj ogólnie rzecz biorąc, żaden przepis nie precyzuje dokładnie, co to znaczy opieka. W związku z tym urzędnicy niestety, takie przypadki są, że w niektórych gminach na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, proszę sobie wyobrazić, jest przeznaczone rocznie 5000 zł. Żeby Państwu powiedzieć, 5000 zł to jest z jednej strony dużo, z drugiej strony mało. Natomiast czasami, jeżeli bierzemy, odłapiemy, znajdziemy jakiegoś psa, który jest naprawdę obłożnie chory, to w tym momencie te 5000 zł to klinika weźmie za pierwszą wizytę. No tak, rzeczywiście problem finansowy, czy wyzwania finansowe, to jest jedna sprawa, ale druga kwestia to o czym już mówiliśmy, czyli na przykład albo dziwny moment, późne godziny wieczorne, czy też weekend powiedzmy, czyli ta chwila, kiedy urzędnicy z reguły nie pracują, albo też dość odległe miejsce. Tak, no tutaj jedynym, tak naprawdę jedynym rozwiązaniem, które ja bym rekomendował, to jest mimo wszystko zaopiekowanie się w miarę możliwości samemu tymi bezdomniakami i w najbliższym możliwym okresie zgłoszenie to do gminy. Gmina musi podjąć się zadania przejęcia tych zwierząt i sprawowania dalszej opieki nad nimi. Gmina może mi powiedzieć, a skąd mamy wiedzieć, że pan tego psa znalazł tu i tu? No oczywiście, że gmina tak może mi powiedzieć. Moje rozwiązanie na to jest bardzo proste. Daję im to na piśmie. Czyli składam do nich oficjalne zawiadomienie o tym, że znalazłem w miejscu takim i takim, w okolicznościach takich i takich, taką i taką ilość zwierząt i wymagam od nich działania. Ale pies tego nie potwierdził, że został znaleziony Oczywiście, że pies tego nie potwierdzi. Natomiast przyznam się szczerze, że nigdy się nie spotkałem z tym, żeby urzędnicy w gminie w ten sposób próbowali się zasłonić. Oni raczej będą wiedzieli, że są na przegranej pozycji. Owszem, z taką sytuacją spotkałem się, natomiast z chwilą, gdy próbowaliśmy oddać zwierzęta bezdomne do schroniska miejskiego. W tym momencie w schronisku miejskim już wtedy tą informację, no ale zaraz moment. Skąd mamy wiedzieć, że to jest bezdomne? No to w tym momencie jedyne co? No bo to jest bezdomne. To jest moje słowo przeciwko waszemu słowu. No i w moim przypadku zawsze otrzymane się mówię. Albo załatwiamy to w sposób polubowny, czyli tak naprawdę musicie mi zawierzyć, że to są zwierzęta bezdomne, które znalazłem na waszym terenie, tak? W obrębie waszej jurysdykcji. No albo ja składam oficjalne pismo i to rozumiem. Tylko że tutaj jest jeszcze jedno ma, ale tak, no ja jestem jakby nie patrzeć działaczem organizacji prozwierzęcej, w związku z tym urzędnicy lokalni wiedzą o tym, że starają się raczej z nami współpracować i wolą nie mieć nic złego do czynienia za żadną organizacją. Dlatego jeszcze raz apeluję, jeżeli znaleźli Państwo jakiegokolwiek psa bezdomnego, kota bezdomnego, psa, przede wszystkim psa, bo koty to jest w sumie troszeczkę inny temat, należy skontaktować się z gminą, przekazać tego psa do gminy, bo
ktoś, gmina udzieli informacji, gdzie tego psa zawieźć, albo sami wyślą chytla, jeżeli mają podpisaną oczywiście stosowną umowę. Przypominam, muszą mieć podpisaną stosowną umowę. Tak. Teoretycznie? Tak, teoretycznie. Jeżeli nie mają, to oczywiście zawsze możemy złożyć na nich skargę. W tym momencie składamy oficjalną skargę do wojewody, że w danej gminie nie mają rozwiązanego problemu zwierząt bezdomnych i w tym momencie na pewno wojewoda się tym zajmie. A na ile kot jest tematem odrębnym? Kot jest tematem odrębnym, dlatego że kot to jest nie jest zwierzęciem towarzyszącym. Kot jest zwierzęciem towarzyszącym jak najbardziej i w tym momencie człowiek musi zapewnić mu odpowiednie bytowanie. Kot natomiast jest wolno pytujący. No i tak jak na przykład w Warszawie nie ma oficjalnej zgody na to, żeby koty odłapywać. Jedyną możliwością, żeby odłapać kota bezdomnego, jak to się mówi w Warszawie, to jest wtedy, gdy chcemy złapać kota, wyleczyć go, bądź wysterylizować, czyli przeciwdziałać bezdomności, bo jednym z elementów przeciwdziałania bezdomności zwierząt, wszystkich zwierząt, jest sterylizacja. Tak? W związku z tym koty bezdomne, wolno żyjące, możemy wyłapać tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest chory i chcemy go wyleczyć, bądź chcemy przeciwdziałać bezdomności, czyli złapać, wysterylizować. Co się później dzieje? Po okresie tym, które narzuci lekarz weterynarii po wykonaniu zabiegu, musimy te koty wypuścić w miejscu, gdzie zostały podjęte. Tak jest w Warszawie. Jak jest w innych miejscowościach, to wszystko jest uzależnione od tego, jak lokalne władze sobie ustanowiły. Raczej w całej Polsce trzymamy się tej samej wersji. A wracając jeszcze do sytuacji, od której rozpoczęliśmy. Sytuacja aktualna wygląda następująco. Gmina codziennie dokarmia psy, zapewnia wodę. Psy są cały czas na prywatnej działce, za pozwoleniem właściciela oczywiście, bo na razie nie ma jeszcze miejsca dla całej psiej rodziny. Gmina przez cały czas poszukuje gospodarstw, które mogłyby zaadaptować pieski. Tak jest, jak najbardziej. Tą formę oczywiście można przyjąć na zasadzie alternatywy. To nie zmienia postaci rzeczy, że gmina tak naprawdę tutaj już jest czerwone światełko i tutaj można by było się zainteresować, w jaki sposób gmina, czy ma gmina podpisaną umowę. Gmina może przekazać opiekę nad zwierzętami bezdomnymi osobie fizycznej. Musi to oczywiście zrobić na zasadzie odrębnych przepisów, na zasadzie odpowiednich uchwał tam u nich miejscowych itd. Łukasz Bodziński, Towarzystwo Ratunku i Pomocy, Centrum Pomocy Zwierzętom. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mówimy o tym, czym żyje świat. Komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe i będziemy rozmawiać o Turcji. Dzisiaj wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. I to jest ta gra na dwóch fortepianach. Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Te zmiany już się zaczęły na pewno. Na świat w południe zapraszają dziennikarze redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 12.30. Trwa konferencja podkomisji smoleńskiej, podczas której zostaną przedstawione dotychczasowe efekty jej pracy. W serwisie przeniesiemy się do Sofii. Tam trwa drugi dzień spotkania prezydentów grupy Arajoloś. W informacjach dnia także Ukraina, która otrzyma transzę kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości miliarda dolarów. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Podkomisja badająca przyczyny katastrofy smoleńskiej przedstawia na specjalnej konferencji prasowej efekty swoich dotychczasowych prac. Wcześniej członkowie komisji spotkali się po raz drugi z rodzinami ofiar. Wczoraj bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku, różnie oceniali pierwszą rozmowę z członkami komisji. Wnuk Anny Walentynowicz-Piotr powiedział dziennikarzom, że w świetle zaprezentowanych materiałów powinno się od początku zbadać przyczyny katastrofy. Zdaniem Piotra Walentynowicza, tak zwany raport Komisji Millera nie uwzględnił wielu aspektów mających ważny wpływ na przebieg katastrofy. Chodzi tu m.in. o awarię systemu hydraulicznego samolotu, do której doszło jakiś czas przed tragedią. Z kolei Paweł Deresz, mąż Jolanty Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie, powiedział, że jest zbulwersowany spotkaniem. Według jego słów Antoni Macierewicz dzieli społeczeństwo na tych, którzy poszukują prawdy i tych, którzy są prowokatorami.
Ze spokojem do spotkania odniósł się z kolei Maciej Komorowski, który w katastrofie stracił ojca, ówczesnego wiceministra obrony. To było spotkanie, które przedstawiło przebieg prac komisji, co dotychczas zrobili, na jakich materiałach bazują i jakie mają plany, powiedział Maciej Komorowski, dodając, że nic konkretnego na razie z tego nie wynika. Podkomisja smoleńska została powołana w lutym przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Od tego czasu jej członkowie spotkali się na kilku sesjach plenarnych. Ostatnia z nich odbyła się we wtorek. Tymczasem rosyjskie MSZ krytycznie odniosło się do wypowiedzi polskich polityków dotyczących katastrofy smoleńskiej. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa nazwała je antyrosyjskimi, prowokacyjnymi i nieodpowiedzialnymi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak wyjaśniła rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji, chodzi o stwierdzenia wskazujące na odpowiedzialność rosyjskich kontrolerów lotów za przekazanie załodze Tu-154M błędnych danych i nieprawidłowości w dotychczasowym śledztwie. Strona rosyjska jest oburzona sugestiami, jakoby dotychczasowe badania prowadzone przez ekspertów z Rosji i Polski miały sprzyjać ukryciu dowodów i informacji. Takie nieodpowiedzialne i prowokacyjne wypowiedzi z jednej strony odzwierciedlają wewnętrzną sytuację w Polsce, a z drugiej prowadzą do podrywania i tak przeżywających nie najlepszy okres stosunków między naszymi państwami. Stwierdziła Maria Zacharowa. Dodała ona, że jeśli Polska dysponuje nowymi dodatkowymi informacjami w sprawie katastrofy smoleńskiej, to powinna jak najszybciej je opublikować. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz powiedział na ciągle trwającej konferencji prasowej, że istnieją bezsporne dowody ukrywania prawdy, które znajdowały się w archiwach Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jak dodał, działania poprzednich komisji badających katastrofę były niesolidne. O ustaleniach Komisji Smoleńskiej będziemy Państwa w Polskim Radiu 24 informować na bieżąco. Andrzej Duda mówi o potrzebie zmian w Unii Europejskiej, jednocześnie podkreślając, że wspólnota musi pozostać gwarantem pokoju i dobrobytu w Europie. Prezydent, który bierze udział w spotkaniu grupy Arajolosz w Sofii, powiedział, że aby tak było w przyszłości, Unia sama potrzebuje rozwoju, który jest możliwy na przykład dzięki szerszemu otwarciu się na nowe kraje. Bardzo byśmy chcieli nie tylko, żeby Unia Europejska trwała, ale także, żeby Unia Europejska pozostawała otwarta. Znaczy, aby nie padały zdania o tym, że projekt budowy Unii Europejskiej już się zakończył, a więc, że nikt już do Unii Europejskiej przystąpić mógł nie będzie. Unia Europejska jest projektem, który zagwarantował Europie rozwój. W szczycie grupy Arajolosz w Bułgarii oprócz Andrzeja Dudy biorą udział prezydenci też takich państw jak Włochy, Niemcy, Łotwa, Portugalia czy Słowenia. Wczoraj rozmowy odbywały się w Płowdziwie. Grupa Arajolosz po raz pierwszy spotkała się w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii. Zrzesza kilkanaście państw Europy Południowej i Północnej. Ukraina otrzyma transzę kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości miliarda dolarów. Taką decyzję podjęła Rada Dyrektorów Funduszu. Zdaniem ukraińskiego prezydenta zastrzyk finansowy pozwoli stabilizować ukraińską ekonomikę i przyciągnąć zagraniczne inwestycje. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Przyznanie kolejnej, trzeciej już transzy kredytu przez długi czas stało pod znakiem zapytania z powodu oceny przez MFW procesu ukraińskich reform. Kijów potrzebuje tymczasem wsparcia na stabilizację gospodarki. Jak podkreślił Petro Poroszenko, decyzja MFW otwiera też drogę do udzielenia miliarda dolarów kredytu ze strony Stanów Zjednoczonych i 600 milionów dolarów od Unii Europejskiej. Wszystko to pozwoli na przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, utrzymanie stabilności hrywni, a także utrzymanie makroekonomicznej stabilizacji i wsparcie pierwszych oznak wzrostu ekonomicznego. Pozwoli też na dokonanie w przyszłorocznym budżecie pierwszych kroków w celu podwyższenia standardów socjalnych. Zdaniem ukraińskiego prezydenta decyzja MFW oznacza uznanie ukraińskich reform i walki z korupcją. Miliard dolarów od funduszu to trzecia transza rozpisanego na kilka lat kredytu. Ukraina ma nadzieję na otrzymanie w tym roku jeszcze ponad miliarda dolarów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Chiny sprzeciwiają się nieprzydatnym ich zdaniem jednostronnym sankcjom wobec Korei Północnej. W ubiegłym tygodniu Pjongjang przeprowadził piątą w historii próbę nuklearną. Obecnie prowadzone są rozmowy nad zdecydowaną odpowiedzią ONZ na kolejne naruszenie przez Koreę Północną rezolucji. Więcej na ten temat w relacji naszego korespondenta. Sprzeciw się wobec jednostronnych sankcji wyraził w rozmowie z szefem japońskiej dyplomacji jego chiński odpowiednik. Chińskie władze potępiły Koreę Północną po ostatnim teście, ale to
co właśnie stanowisko Pekinu będzie miało kluczowe znaczenie dla odpowiedzi ONZ. Już za kilka dni w Nowym Jorku o wzmocnieniu sankcji wobec Korei Północnej mają rozmawiać szefowie dyplomacji Korei Południowej, Chin i USA. Władze w Seulu postulują jeszcze większe zaostrzenie sankcji wobec reżimu w Pjongjangu. Możliwość wprowadzenia jednostronnych sankcji zapowiedziały zaś władze USA. To rozwiązanie krytykują jednak Chiny, uznając, że nie odniesie ono właściwego skutku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei. W Hiszpanii maszynista kierujący pociągiem ekspresowym jadącym z Madrytu do Santander porzucił w połowie drogi skład z setką pasażerów i poszedł do domu. Uzasadniał, że skończył dniówkę i dalsza jazda byłaby łamaniem prawa i narażeniem jadących na katastrofę. W Hiszpanii maszynista może prowadzić pociąg 5,5 godziny, potem musi być zmieniony. Jazda z Santander do oddalonego o 450 km Madrytu trwa ponad 4 godziny, jednak maszynista wcześniej kierował innym pociągiem. Kilkakrotnie ostrzegł swoich przełożonych, że jeśli nie dostanie zmiennika, opuści miejsce pracy. I tak też zrobił. Zatrzymał pociąg w niespełna 2000 Osorno, gdzie mieszka, i wrócił do domu. Po godzinie oczekiwania pasażerowie dowiedzieli się, że skład ma problemy techniczne. Godzinę później przed stację podjechały autobusy. Zamiast o 11 w nocy podróżni dojechali do Madrytu o świcie. Związek Zawodowy Maszynistów broni mężczyzny przypomina, że pracownicy kolei są często zmuszani do wydłużania godzin pracy. Robią to za darmo, z narażeniem życia własnego i życia pasażerów. Prognoza pogody. Dziś w kraju na ogół słonecznie. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie do 27 miejscami na południowym zachodzie. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 13 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24, czas na świat w południe. Michał Żakowski, zapraszam. Moim gościem jest Jarosław Kociszewski. Witam cię serdecznie. Zacznijmy od tematu, który wczoraj był poruszany w parlamencie brytyjskim. Mianowicie chodzi o raport Komisji do Spraw Zagranicznych. Raport dotyczy interwencji Wielkiej Brytanii i Francji w Libii. Okazuje się, że według właśnie parlamentarzystów z tej komisji ta interwencja była po prostu niepotrzebna. Ta interwencja doprowadziła do tego, że Libia stała się państwem upadłym. A za to odpowiada człowiek, premier, były członek parlamentu, czyli David Cameron. Ja proponuję, jak myślisz, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle taka krytyka wobec Camerona i czy rzeczywiście parlamentarzyści mają rację? To, że parlamentarzyści mają rację, to trudno mieć wątpliwości. Wystarczy spojrzeć, co w Libii się dzieje. To jest państwo upadłe, zdestabilizowane właśnie przez tę interwencję, z tym, że nie skupiał się wyłącznie na roli Brytyjczyków, bo Francuzi odegrali kluczową rolę. Z tym, że oczywiście brytyjska komisja ma zbadać własne grzeszki, Francuzi swoje. W związku z tym stąd wskazanie na Davida Camerona, a nie innych. Dlaczego ta komisja w ogóle została powołana? No, po to, żeby rozliczyć się z błędami popełnionymi w państwie prawa, które funkcjonuje. Rzeczą oczywistą jest, że po tak dramatycznej wpadce należy albo kogoś rozliczyć, albo przynajmniej zastanowić się, co poszło nie tak. Już nie mówiąc oczywiście o wendecie politycznej, bo to też zawsze jest miło, jeżeli znajdzie się winnego, którego potem można publicznie rozliczać. To nie jest pierwszy moment, kiedy Brytyjczycy rozliczają swoich polityków, mianowicie jeszcze interwencja w Iraku, wcześniejsza z 2003 roku, i tutaj też postać nam wychodzi, Tony Blair, były premier, człowiek, którego mówi się, że odpowiada za błędną decyzję i że wysłał wojska do Iraku, czym doprowadził do destabilizacji Iraku, czyli kolejny, ten pierwszy kraj, który został zdestabilizowany w wyniku wojny. Oczywiście, no to pokazuje, jak nieodpowiedzialni potrafią być demokratyczni politycy, gdzie przebiegają granice populizmu, to znaczy przed jakimiś wyborami, po to, by zyskać głosy, po to, by zyskać popularność. Na przykład nakręca się spiralę wojenną, wyrusza na wojnę, którą można wygrać, bo same działania, rzecz jasna, Wielka Brytania ze Stanami Zjednoczonymi, czy Wielka Brytania Francuzi,
mogą przeprowadzić kogoś zbombardować, a o konsekwencjach, zwłaszcza gdzieś dalekim bliskim wschodzie reflektować. Dobrze, ale zajmijmy się jednak Davidem Cameronem, bo to nim zajęła się Komisja do Spraw Zagranicznych w Parlamencie Brytyjskim. Do nas dołączył Jerzy Karczyński z Oddziału Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Natomiast w takim razie posłuchajmy tego, myślę, że fundamentalnego nagrania z Bengazji. Zresztą Jerzy był w Bengazji, był w Libii w momencie, kiedy trwała tam wojna. Nie wiem, czy widziałeś to przemówienie Davida Camerona. To jeden, nie miałem ani wtedy, ani dzisiaj nie miałem okazji. Ale ja proponuję, żebyśmy w takim razie posłuchali, jak chwalił Libijczyków David Cameron, jak wychwalał ich odwagę i jak mówił o tym, że w końcu Libia wyzwoliła się spod ciężkiej opresji dyktatury. Your city was an inspiration to the world as you threw off a dictator and chose freedom. أنا سعيد بكوني هنا في مدينة بنغازي. إن مدينتكم كانت مصدر الوحي لعملية التحرير. People in Britain salute your courage. And while we are proud of the role that we played to help, we know this was your revolution from your bravery, from people in Benghazi, people in Tripoli, people in Zlitan, people in Fraga, people in Misrata. You showed the world you would get rid of a dictator and you would choose freedom. No i właśnie, wezwanie do ludzi z Misraty, z Bengazji, z Trypolisu, z Ziltanu, z tych wszystkich miast, które powstały przeciwko Muammarowi Kaddafiemu. Czy Jerzy, myślisz, że ci ludzie w dalszym ciągu tak uważają, że wyzwolili się spod jarzma dyktatury Muammara Kaddafiego i żyją w kraju szczęśliwym, w kraju, w którym mogą realizować swoje marzenia, o których mówił David Cameron? No różne sprawy są. Szczęśliwi pewnie nie są, przynajmniej znaczna część z nich. I to, że nie ma Kaddafiego, to jednak pewnie wielu z nich jest zadowolonych, szczególnie tych, którzy mają nowe możliwości i czekają na to, żeby przejąć władzę, a może nawet już ją przejęli w jakimś, na jakimś niewielkim terytorium, bo Libia w tej chwili to jest pewnie takie, jakby składa się z wielu malutkich państwek, każde większe miasto to ma własnych przywódców i zawiera jakieś sojusze, tworzy rząd zgody narodowej, to troszkę się odbywa na poziomie jakichś miasta. Natomiast co do potępienia Camerona, to ja myślę, że wtedy, jakby przyjrzeć się gazetom z tamtych czasów, z 2011 roku, posłuchać audycji radiowych, czy obejrzeć program telewizyjny, to takim entuzjazmem jak Cameron wykazywali się też dziennikarze zachodni, więc bądźmy jednak uczciwi. A przecież mówimy o arabskiej wiosnie. Wtedy wszyscy chcieli demokratyzować świat arabski. Widziano upadek dyktatorów. Uważano, że teraz nastanie złoty czas krajów arabskich, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu. Zanim to się wszystko posypało, znaczy to było dramatycznie krótkowzroczne, a sądząc po skutkach, może tam, nawet nie było krótkowzroczne, że może gdzieś tam była zła wola polityków, bo aż mi trudno uwierzyć. My daliśmy się uwieść, ale aż mi trudno uwierzyć, żeby to tak przycenę i to co nagle dali się uwieść, nikt nie przestrzegał. Ja myślę, że przestrzegał, ale tutaj Jerzy zwrócił na uwagę na ciekawą sprawę, mianowicie entuzjazm dziennikarzy. To samo przecież było w Wielkiej Brytanii przed wysłaniem żołnierzy do Basry, do Iraku, prawda, na południe. Też był, można powiedzieć, większy bądź mniejszy, ale entuzjazm. Też były nadzieje, że zostanie usunięty dyktator. Jerzy, pamiętasz swoje chwile w Libii podczas rewolucji? Przecież ta rewolucja, te początki rewolucji były niezwykle, bym powiedział, no, romantyczne, jeżeli chodzi o ideę wyzwolenia spod właśnie ucisku człowieka, który wysyłał przeciwko swojemu ludowi samoloty bojowe, bo przecież to był powód między innymi, dlaczego koalicja amerykańsko-francusko-brytyjska mogła zaatakować. Ja tylko powspominam, ja jechałem w drugiej połowie lutego 2011 roku do Libii od strony Egiptu.
Przypomnijmy, że karetką pogotowia, ta, która odwiozła trupa do Kairu i właśnie leżałem w tym miejscu, gdzie wcześniej leżał trup. I być może jadąc karetką troszeczkę inaczej się na świat spogląda, ale entuzjazm wobec tejże karetki, w której też był lekarz, a Libijczyk mieszkający w Stanach, był tak wielki w każdej miejscowości, którą mijaliśmy po drodze do Bengazji, to jest kilkaset kilometrów, że trudno było uwierzyć, że uczestniczyłem w jakimś spektaklu, że ktoś przekonał milion ludzi w wschodniej Libii, żeby pokazali światu zachodniemu, że to jest fantastyczna demokracja, tylko ten Kaddafi w tym, że jest możliwość wprowadzenia prawdziwej demokracji, tylko ten Kaddafi przeszkadzał, a tak naprawdę, że gdzieś za tym, spektaklem stoi reżyser z długą, siwą brodą i mający zamiar walczyć ze światem zachodnim. Tego nie dostrzegliśmy i tego nie dostrzegliśmy też przez wiele, wiele tygodni później. Różnego rodzaju fundamentaliści islamscy w ogóle prawie się nie pojawiali w gronie tych aktywistów, którzy pomagali dziennikarzom. Nie pojawiali się też w tych pierwszych organach politycznych, które tą rewolucją zarządzały i tymczasem postrewolucyjnym. Oni byli albo w drugim szeregu, albo po prostu nastąpiło takie dojrzewanie do skrajnego fundamentalizmu, który opisał Jonathan Little, wybitny pisarz francusko-amerykański. Obserwował to potem, chwilę potem w Syrii, że tak szybko tracą ci ludzie nadzieję, ci ludzie, którzy walczą z dyktaturą arabską, że nie ma żadnej reakcji ze strony świata zachodniego, który ma pełną gębę frazesów na temat demokracji, wolności i tak dalej, ale nic nie robi. Jak widzisz, są mordowani ludzie, to nawet żadnego prewencyjnego chirurgicznego ataku nie przeprowadza, że szybciutko wpadają w objęcia tych fundamentalistów islamskich. Wpadają w te objęcia, ale między innymi dlatego, jak mówią słowa raportu, że David Cameron, interwencja Davida Camerona w Libii, bo tak przytacza te słowa The Guardian dzisiejszy, mianowicie, że nie było zainteresowania i nie było właściwych analiz wywiadu, co zrobić z Libią po upadku Kaddafiego, po usunięciu Kaddafiego. Zresztą usunięto go w sposób fatalny, można powiedzieć, bo go nie osądzono, a wiele plotek mówi o tym, że został wydany przez Francuzów po prostu tłumowi, który go niemalże rozszarpał. Także to jest też problem, w jaki sposób potraktowano Libię po upadku Kaddafiego. Zresztą skrytykował Camerona jego prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, że rzeczywiście stracili zainteresowanie politycy francuscy i brytyjscy tym, co się dzieje w Libii. Jak myślisz, to są słowa uprawnione? Ja trochę z uśmiechem słucham takich opowieści, takich zarzutów, że Wielka Brytania czy Francja nie przygotowała planu na upadek Kaddafiego, a przygotowała plan na upadek, na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a przygotowała jakikolwiek plan długofalowy na jakimkolwiek kryzysem. Więc dlaczego mielibyśmy mieć nagle plan na Libię bez Kaddafiego? Dzisiaj się okazuje, że UKIP, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, nie przygotowała planu na samą siebie, na wypadek sukcesu. Może ten sukces okazał się gwoździem do trumny chyba tej partii, ale wróćmy do Libii. Jest jeszcze jedna rzecz, tutaj bardziej Francuzi chyba mają więcej na sumieniu niż Brytyjczycy tak naprawdę, także Nicolas Sarkozy być może, jak on będzie kandydatem na prezydenta w przyszłym roku, to ktoś mu to zacznie wyciągać. Raz, że jego kampania była wcześniej prawdopodobnie finansowana przez Kaddafiego w 2007, a dwa, i to z kolei są przecieki Wikileaksów z doniesień z korespondencji między dyplomatami amerykańskimi, że od początku Kaddafi, znaczy Sarkozy był zainteresowany obaleniem Kaddafiego z paru względów. Chciał sobie zagwarantować, podobno nawet jakaś umowa była podpisana z tymi tymczasowymi władzami rewolucyjnymi na udział Francji w rynku ropy i gazu, chyba na 30 parę %, że Francuzi to panują. Poza tym chciał zbombardować plan Kaddafiego utworzenia takiej afrykańskiej waluty, która miała być zagrożeniem dla tego franka CFA w krajach frankofońskich. Bo powiedzmy, że taką walutą
się między innymi właśnie płaci w tych krajach, byłych koloniach francuskich. Właśnie na wszystkich oczywiście, ale być opartą teraz na walucie libijskiej, miała być przez te zasoby złota i srebra libijskiego trzymana, kurs miał być utrzymywany. Plus jeszcze Francja miała się wykazać, że jest graczem międzynarodowym. Jakieś tam jeszcze inne powody. Natomiast co do Camerona, no to zdaje się, że tak się po prostu przyłączył, bo taki moment był, że Brytyjczycy chcieli pokazać, że z Francuzami coś ich łączy w tej Unii Europejskiej. Myślę, że on jest trochę dziecko we mgle, tak jak z tym Brexitem. Wtedy ta sytuacja z punktu widzenia, że zdecydowanie zgodę z tym, że to Francuzi, tam jeszcze Bernard Lévy przecież ideę głosił. Natomiast o tym, jak źle byli przygotowani Brytyjczycy, świadczy to, że jak ta wojna się zaczęła i zaczęła się bombardowania, bardzo szybko Brytyjczycy musieli poprosić Stany Zjednoczone o bomby, bo im się skończyły. To znaczy, oni się rzucili w coś, co sprawiało wrażenie kompletnej improwizacji. No ale ta improwizacja była jednak podtrzymywana bardzo mocno przez Amerykanów, także tutaj odpowiedzialność za interwencję w Libii chyba spada na trzy państwa. Ja bym Amerykanów... Zawsze Amerykanie są zawsze winni, że zrobili wszystko, żeby się zdarzało tego trzymać. No tak, żeby po pierwsze samemu nie uczestniczyć bezpośrednio, ale i tak zawsze wszystko spadnie na Amerykanów. Ale Amerykanie byli w tą wojnę, ale nie oni przepchnęli rezolucję, która w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa, która zezwoliła w ogóle na interwencję. Amerykanie w pewnym momencie mam wrażenie, że tam w to się włączyli, żeby ratować swoich sojuszników po prostu, którzy bardzo szybko zaczęli grzęznąć i nie bardzo byli w stanie sobie poradzić. Ale ja jeszcze się uderzę we własne piersi przy okazji pewnie na naszej klasy dziennikarskiej. To znaczy, jak ja usłyszałem, że Francuzi z Brytyjczykami mają bronić Bengazji, to stwierdziłem, że wreszcie się do czegoś to ONZ przyznał, prawda? Bo tak, ja byłem w tym Bengazji w momencie, akurat mieszkałem jeszcze w takim hotelu, który był najbliżej linii frontu na zachodnich przedmieściach i po prostu tam już było czuć, że ci żołnierze Kaddafiego zaraz przyjdą i będą odbijać. Kaddafi mówi, szczury, uważajcie, tak jest. Chciał odbić bastion rewolucji. I wtedy się wydawało, że po prostu uratowane zostało Bengazji przed zemstą dyktatora. I co teraz mamy w takim razie, bo dyktatora nie ma, kraj jest podzielony, mówi się, że to jest Somalia na wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli u bram Unii Europejskiej. Co teraz powinniśmy zrobić? Co powinni zrobić Brytyjczycy, Francuzi? Czy co do tej Somalii, no to jednak poziom cywilizacyjny zupełnie inny, to powiedzmy sobie od razu, no, co do klanowości i chaosu, to tak. To się, no co, oni właściwie wiadomo, co już nawet chcieli zrobić, zmusić rząd jedności narodowej, żeby odbił co się da z rąk fundamentalistów i zaczął zatrzymywać imigrantów, żeby nie napływali masowo. Czyli krótko mówiąc, żeby dwa główne zjawiska niebezpieczne dla Europy, terroryzm dżihadystów plus imigranci właśnie nie wiadomo jakiego pochodzenia, żeby te problemy dwa zlikwidować przy pomocy rządu jedności narodowej. A może coś w rodzaju takiej pokojowej, ale jednak z udziałem wojska interwencji, która mogłaby zaprowadzić spokój w Libii. Pokojowa, wojskowa interwencja, naprawdę? Nie. Znaczy, nie da się. Bombardowanie z serduszkami i miłością nie rozwiąże konfliktu. Natomiast niewątpliwie po której stronie Zachód się musi powiedzieć? Jerzy Haszczyński. Opowiedział się po stronie, to coś trzeba się powiedzieć, po stronie łagodniejszych fundamentalistów. Czyli wybrał tych dobrych dżihadystów. No dość, powiem szczerze, że brzmi to bardzo, bardzo cynicznie. No bo po prostu prawie w ogóle nie ma tam liberałów czy polityków takich, którzy by się mieścili na scenie politycznej Zachodu. No powiedzmy sobie szczerze, że i ten rząd Trypolisie i parlament Tobruku to są fundamentaliści islamcy, mniej lub więcej. I Europa, świat bez pomysłu na to, co ma być dalej w Libii. Jerzy Haszczyński, Jarosław Kosiniszewski, Michał Żakowski, to był Świat Południa. Do usłyszenia. Ja to tracisz myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn D.
technologię tak ma. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek. Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labotek Skin. Tabletki Labotek nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotek pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Odkryj Labotek Skin, dostępny w aptekach. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko. Kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Dziś ekspert LTE Plus Advanced Szymon Majewski opowie o zaletach bycia online. Online to jest teraz wszystko. Kino online, randka online, potem się za to płaci też online. Są zakupy online, gdzie płaci się mało, więc jak chcę kupić smartfon, żeby być online, to idę sobie na plus.pl online. Ja nawet pranie bierzam online. Mam do tego linki. Kupuj online na plus.pl. 2 razy więcej gigabajtów i super smartfony. Huawei Honor 7 Lite lub Huawei P9 za złotówkę. Sprawdź szczegóły na plus.pl. Plus. Nowe możliwości. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Węzgiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeni i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia z bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozinę. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Namoczanowa i hipoglikemia. Aflofarm. Dobra reklama. Autopromocja. Która dostarcza delikatną Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej i Polskiego Radia. Codziennie po 20.30. Zapraszamy. Autopromocja. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn katastrofy, a nie przedstawienie winnych, powiedział szef MON podczas konferencji Komisji Smoleńskiej. Unia Europejska jest projektem, który zagwarantował Europie rozwój, powiedział Andrzej Duda na zakończenie spotkania przywódców państw grupy Arajolos. Nie ma dzisiaj państwa w Unii Europejskiej, w którym poziom życia obywateli przed wejściem do Unii byłby wyższy niż dzisiaj. Tolerancja i międzykulturowy dialog.
papież Franciszek w Watykanie będzie dziś rozmawiał z szejkiem Abu Zabi. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Bezsporne dowody ukrywania prawdy znajdowały się w archiwach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powiedział minister obrony narodowej na konferencji podkomisji smoleńskiej. Jak podkreślał Antoni Macierewicz, zadaniem komisji jest ujawnienie czynników, które doprowadziły do katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. Konferencji przysłuchuje się reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz jeszcze raz przypomniał, dlaczego doszło do wznowienia śledztwa w sprawie przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Szef MON stwierdził, że powołanie podkomisji było konieczne, bo w jego ocenie poprzednie zespoły, które zajmowały się wydarzeniami z 10 kwietnia, nie stanęły na wysokości zadania. Materiał dowodowy wskazujący na to, że były to działania niesolidne, został ujawniony przez bardzo wielu badaczy, analityków, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w ciągu ubiegłych 6 lat wielokrotnie. Ale bezsporne dowody fałszowania i manipulowania, a przede wszystkim omijania, ukrywania prawdy na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń znajdowały się głównie w archiwach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanych przez pana ministra Jerzego Millera. Jednocześnie minister Macierewicz zaznaczył, że podkomisja nie powstała, by wskazywać winnych katastrofy, a dlatego, by poznać jej przyczyny, co pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych tragedii. Szef podkomisji dr Wacław Berczyński zaznaczył, że przystępując do pracy nad sprawą katastrofy, członkowie jego zespołu nie mieli żadnych wstępnych hipotez. Poinformował, że na obecnym etapie postępowania eksperci znaleźli dowody, że niektóre prezentowane dotąd dane były manipulowane. Dlatego szef MON Antoni Macierewicz zdecydował o odtajnieniu i udostępnieniu opinii publicznej dokumentów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Część z nich ma być ujawniona jeszcze dzisiaj. Relacje z konferencji podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej przygotowała nasza reporterka Ewa Wasążnik, a komentarz w tej sprawie w Polskim Radiu 24 tuż po informacjach dnia. Unia Europejska jest projektem, który zagwarantował Europie rozwój. Tak mówił na zakończenie spotkania przywódców państw grupy Arajolosz Andrzej Duda. Prezydenci m.in. Polski, Niemiec, Włoch, Portugalii i Finlandii spotkali się w Sofii. Andrzej Duda podkreślał, że wszyscy uczestnicy szczytu byli zgodni co do tego, że projekt europejski jest istotny. Wszyscy opowiedzieli się za tym, że musi trwać i musi pozostać otwarty na inne państwa. Nie ma dzisiaj państwa w Unii Europejskiej, w którym ani poziom życia obywateli przed wejściem do Unii nie ma dzisiaj takiego państwa w Europie. Na obecności w Unii Europejskiej w długim okresie czasu zyskują wszyscy i co do tego chyba nie ma specjalnych wątpliwości. Andrzej Duda uważa, że teraz Unia Europejska powinna zrobić wszystko, by Brytyjczycy, jeśli opuszczą wspólnotę, za kilka lat chcieli do niej wrócić. To jest jeden z papierków lakmusowych tego, czy Unia nadal będzie się rozwijała w dobrym kierunku czy złym kierunku. Jeżeli za kilka lat obywatele Wielkiej Brytanii będą skłonni rozważać powrót do Unii Europejskiej, będzie to oznaczało, że proces budowy Unii Europejskiej jest cały czas procesem sukcesu. Andrzej Duda mówił, że Unia Europejska musi tak działać, by kojarzyć się z wolnością i rozwojem, a nie z zakazami i nakazami oraz biurokracją. Więcej wolności, więcej wzajemnego poszanowania, ale także i koniecznej solidarności. To jest dla mnie przyszłość Unii Europejskiej, która zostanie zaakceptowana przez obywateli. Jednym z największych dorobków Unii Europejskiej są właśnie wolności. Wolności te podstawowe, które w Unii Europejskiej funkcjonują, które powodują, że ludzie mają poczucie zjednoczonej Europy. Polski prezydent podkreślał, że z wieloma problemami, na przykład kryzysem migracyjnym, poszczególne państwa same sobie nie poradzą. Między innymi w tym przypadku Unia musi pokazać, że potrafi działać sprawnie i szybko podejmować decyzje. Kolejne spotkanie przywódców państw grupy Arajolosz odbędzie się w przyszłym roku na Malcie.
Radę do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania powołał minister finansów Paweł Szałamacha. Ma ona wydawać opinię w sprawie stosowania klauzuli obejścia prawa. W skład Rady wchodzi 9 ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów. Jak powiedział Paweł Szałamacha, eksperci wybrani do Rady reprezentują różne środowiska, będą organem doradczym ministra finansów. Ona będzie się spotykała zarówno na posiedzeniach, jak i pracowała między posiedzeniami, ponieważ sam przewodniczący Rady czy Rada może zlecać członkom sporządzania takich opinii w trakcie pomiędzy posiedzeniami, ale sądzę, że na tryb pracy przewidywałby spotkania co najmniej raz na miesiąc. Klauzula obejścia prawa weszła w życie 15 lipca. Dzięki niej urzędnicy mogą sprawdzać korzyści podatkowe, które przekraczają 100 tysięcy złotych. Jeśli państwo uzna, że celem firmy było uniknięcie zapłaty daniny, będzie mogło opodatkować działanie przedsiębiorstwa. Proces w sprawie największej afery gospodarczej w Małopolsce po raz kolejny został odroczony, tym razem do 21 listopada. Prokurator miał dzisiaj rozpocząć odczytywanie aktu oskarżenia przeciwko kilkunastu biznesmenom, którzy według śledczych wyprowadzili ze spółki Kraków Business Park 90 milionów złotych, a Skarb Państwa stracił z tytułu niezapłaconych podatków ponad 20 milionów. Do tego jednak nie doszło i sąd już po raz drugi musiał odroczyć początek procesu. O szczegółach tej sprawy powie Paweł Pawlica. Oskarżeni i ich obrońcy po raz kolejny złożyli szereg wniosków formalnych. Na przykład mecenas Wojciech Bergier, który broni jednego z głównych oskarżonych, potrzebuje czasu, żeby przejrzeć 1500 tomów akt. Został wyznaczony parę tygodni temu. Materiał jest obszerny, ten dowodowy. A żeby w ogóle ogarnąć listę zarzutów i umieść sobie je w kontekście, ja muszę mieć czas na to. Ale były też inne wnioski. Na przykład jeden z oskarżonych dowodził, że terminy rozpraw kolidują z jego planami wyjazdu do sanatorium. Według prokuratury to działanie obliczone na przedawnienie zarzutów. Trudno to inaczej zrozumieć, jeśli oskarżony, wiedząc o zaplanowanych terminach, jakiś czas później rezerwuje sobie wyjazd. Trudno to inaczej zrozumieć, jak tylko celowe zachowanie oskarżonego. Mówi prokurator Tomasz Dudek. Na ławie oskarżonych zasiada 14 osób. Wszystkie odpowiadają z wolnej istoty. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie Kraków Business Park trwało 8 lat. Pod ścieżką. Parlament Europejski zaakceptował kandydaturę nowego komisarza z Wielkiej Brytanii. Zastąpił on Jonathana Hilla, który podał się do dymisji po czerwcowym referendum wygranym przez zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Julian King nie przejmie obowiązków swojego rodaka, który zajmował się w komisji usługami finansowymi i rynkami kapitałowymi. TTK, jedną z ważniejszych, dostał wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Więcej na ten temat ze Strasburga Beata Płomecka. Brytyjczyk przeszedł pomyślnie przesłuchanie przed parlamentarną komisją kilka dni temu. Europosłowie dobrze ocenili jego kompetencje, choć padały pytania o jego rolę w komisji podczas przygotowań do Brexitu. On sam zapewniał, że mimo planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, będzie pracował w interesie całej Unii. Nie reprezentuję interesów brytyjskiego rządu, nie będę odbierał żadnych instrukcji, będę całkowicie niezależny podczas swojej pracy. Brytyjczyk, który będzie zajmował się sprawami bezpieczeństwa, przyznał, że leżą one wprawdzie w gestii unijnych krajów, ale w walce z terroryzmem niezbędna jest współpraca wszystkich. Ani terroryzm, ani przestępczość zorganizowana nie znają granic narodowych. Jedyną drogą do pokonania terrorystów i przestępców jest skuteczna współpraca. Wśród najpilniejszych zadań Brytyjczyk wymienił porozumienie do końca roku z unijnymi krajami w sprawie dyrektywy o walce z terroryzmem. Na liście jego priorytetów jest także walka z radykalizacją, w tym także zwalczanie propagandy, którą terroryści zamieszczają. Wiary, te mają więcej pieniędzy, Polskie Radio. Po ogłoszeniu zawieszenia broni w Donbasie liczba ostrzałów spadła. Od północy na wschodniej Ukrainie obowiązuje wstrzymanie ognia. Anonsował je przybywający w Kijowie szef niemieckiego MSZ-u. Wstrzymanie ostrzałów obiecywali też separatyści. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak raportują ukraińscy wojskowi, po ogłoszeniu zawieszenia broni od północy do godzin porannych bojówkarze 3 razy otwierali ogień. 2 razy dokonali ostrzałów w Awdijivce w obwodzie donieckim, raz otworzyli ogień w okolicach Nowo-Ołęckiego
Aleksandrówki w obwodzie ługańskim. Jak informuje sztab operacji antyterrorystycznej, bojówkarze używali broni strzeleckiej i granatników. Trzy ostrzały dokonane w dniu dzisiejszym to pięciokrotnie mniej niż w tym samym przedziale czasowym w ciągu zeszłej doby. Wstrzymanie ognia obiecywali przywódcy bojówkarzy z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Mówił też o nim w Kijowie szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier podczas wczorajszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Niemiec i Francji. Jeśli zawieszenie broni będzie utrzymane, w przyszłym tygodniu realizowane ma być wycofanie wojsk z trzech pilotażowych odcinków frontu w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O tolerancji i międzykulturowym dialogu rozmawiać dzisiaj będzie w Watykanie papież Franciszek z szejkiem Abu Zabi. Mohammed bin Zayed Al Nahyan jest uważany za następcę prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kontakty między Watykanem a jednym z najważniejszych państw w Zatoce Perskiej rozpoczęły się w 2007 roku. Dzisiejsze spotkanie z papieżem poprzedziły rozmowy z kardynałem i watykańskim sekretarzem stanu Pietro Parolinim. Tolerancja, dialog i współistnienie to wartości powszechne we wszystkich religiach, podkreślają komentatorzy. Obie strony uważają, że pokojowe współistnienie muzułmanów i chrześcijan jest możliwe. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest ponad milion chrześcijan, tłumaczy ukraiński ksiądz ludzie, którzy mieszkają w Europie, oni po prostu mają taki stereotyp, że Emiraty to jest taki bardzo muzułmański kraj. Jeżeli są chrześcijanie, katolicy, to chyba prześladowanie, ale to nie jest prawda. To jest naprawdę żywy kościół. Kiedy poszedłem pierwszy raz na mszę, to taka zwykła msza, w taki poniedziałek czy tam wtorek, już nie pamiętam, o 6 rano to było 1000 ludzi już w kościele. Paul Hinder, katolicki biskup opiekujący się chrześcijanami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jemenie i Omanie, podkreśla, że dzisiejsze spotkanie papieża z przywódcą muzułmańskich emiratów jest kamieniem milowym we wzajemnych stosunkach między religiami. Biskup ma nadzieję, że papież Franciszek będzie wkrótce gościem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polskie Radio 24. 6 goli straconych, 0 zdobytych w meczu z Borussią Dortmund. Piłkarze Legii Warszawa fatalnie rozpoczęli rozgrywki Ligi Mistrzów. To była sroga lekcja, mówi obrońca Bartosz Bereszyński. Po raz pierwszy zadałem, że nie można powiedzieć o niczym, nie tylko o sobie lekcji, bo tak było. Powinniśmy sobie na prostu spotkania, że nie możemy dołączyć do tego, żeby Borussia nam przekroczyła bramkę, bo w 25 minucie było 3-0. Widzę bramki powstały, fragmentach gry, zdawać na swój środek, piłkarze na Borussia, natomiast nie możemy pozwolić, żebyśmy tracili bramki gdzieś tam ze stawu do gry, bo przewaga wzrostu była po naszej stronie, my też potrzebowaliśmy szansę gdzieś w ofensywie, w stałych fragmentach, bo mieliśmy naprawdę wysokich zawodników, natomiast za dużo to wszystkim grożą, tak Jezusowi zagrozili, Jezusa zabili, za plecami, gadanie, nerwy, stres i mało psychologii, mało mądrości, mało ludzkości, mało obycia, mało kultury. Kultury nie ma, kultura wyprowadziła się do Wrocławia. Musi ulec poprawie i potrzebna jest nam seria, to musimy zacząć wygrywać w lidze. Piąć się z góry tabeli. Najbliższy mecz ligowy Legia rozegra w niedzielę o godzinie 18 podejmie Zagłębie Lubin. Porażkę w Lidze Mistrzów ma też na swoim koncie Tottenham. Piłkarze zespołu z Anglii dali się pokonać Monaco 1-2. Media na Wyspach nie szczędzą drużynie słów krytyki. Z Londynu Adam Dąbrowski. Niewiarygodny zawód. Tak porażkę na Wembley opisuje BBC. Spurs popełnili dziecięce błędy, dodaje The Independent i zauważa kwaśno. Przecież Monaco to nie jest piłkarska arystokracja. Zdaniem gazety o wszystkim zarezerwowały precyzyjne podania duetu Moutinho-Silva. To było jak karuzela, z której Tottenham nie mógł wysiąść. Czytamy, z dala od domu, bo White Hart Lane jest w remoncie. Piłkarze Pochettino wydawali się zagubieni, szczególnie w defensywie. Chociaż sam trener nie szuka wymówek i nie zrzuca winy na Wembley. Nie, to nie jest usprawiedliwienie. Piłka nożna rozgrywa się na poziomie trawy. Musimy być bardziej agresywni, musimy pokazać więcej pasji. Pasji, której tego wieczoru nam brakowało. A Kamil Glik, serwis gol.com ocenia go dość ciepło. Przy golu dał się pokonać, ale to była jedyna plama na wyróżniającym się występie. Czytamy w serwisie dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prognoza pogody. Dziś w kraju pogodnie i słonecznie. Spodziewane zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich
do 27 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby, wschodni. Naciśnienie wynosi dziś 1006 hektopaskali i będzie spadało. Jutro natomiast ciąg dalszy letniej aury. Synoptycy zapowiadają słońce i ciągle wysoką temperaturę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym zachodzie Polski duże. Na ziemi lubuskiej lokalnie może jutro padać deszcz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ma katar? Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić. Przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem glicyryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement.